Należy mieć świadomość, że trzy powstania śląskie przedzielone plebiscytem górnośląskim odegrały szalenie ważną rolę dla kształtowania się terenu II Rzeczypospolitej i odrodzonego państwa polskiego, które powstało przed 100 laty. Chociaż ten teren nowego województwa śląskiego w granicach II RP obejmował niewiele ponad 1% powierzchni, to jego znaczenie znacznie wykraczało poza to, co wynikałoby z tej perspektywy ilościowej. Oprócz czegoś, co definiuje się dzisiaj cudem nad Wisłą, miało miejsce także coś, co my nazywamy cudem nad Odrą, czyli próba stworzenia bardzo ważnego dla państwa polskiego terytorium, które zamieszkało jest przez ludzi nie będących wcześniej uczestnikami rozbiorów Rzeczypospolitej, a znającym tę Rzeczpospolitą wyłącznie z opowiadań rodziców, dziadków, pradziadków i pokoleń, które były świadkami odłączenia tego terenu od państwa polskiego. Sama decyzja o tym, że na Górnym Śląsku będzie plebiscyt, że plebiscyt będzie decydować o przyszłości politycznej Górnego Śląska, zapadła w traktacie wersalskim. Wtedy wydawało się, że będzie to sposób zdecydowanie najlepszy. To znaczy w każdej tego typu sprawie, w której do tej pory kończyło się wojną, kończyło się starciem zbrojnym, jakimś cierpieniem ludzi, czyli każdym konflikcie o granicę, zamiast się bić, lepiej zapytać miejscową ludność, w jakim kraju chciałaby mieszkać i w zależności od tego, za kim opowie się większość, taką decyzję graniczną podjąć. Plebiscyt na Górnym Śląsku nie był jedynym przewidzianym przez mocarstwa Ententy w traktacie wersalskim. Podobne głosowania miały odbyć się na Warmii, Mazurach i Powiślu, na pograniczu niemiecko-belgijskim czy w południowym Szlezwiku. W traktacie pokojowym z Austrią ustalono natomiast, że o granice tego państwa ludność zadecyduje głosując w plebiscytach w południowej Karyntii i Szopronie. Do plebiscytu doszło także w Zagłębiu Sarre. Stało się to co prawda dopiero 15 lat po podpisaniu traktatu wersalskiego, ale to właśnie plebiscyt doprowadził do ostatecznego ukształtowania granicy francusko-niemieckiej. Po zakończeniu I wojny światowej od państwa niemieckiego odpada istotny dla niej ze względów gospodarczych okręg Sary. W związku z tym Górny Śląsk staje się tym obszarem po dwakroć ważnym. Dla nowo tworzącego się państwa polskiego przemysł górnośląski właściwie powoduje, że ma szansę ten kraj być krajem nie rolniczym, a rolniczo-przemysłowym. Problemem było to, iż żadna ze stron, ani strona polska, ani strona niemiecka, nie mogła przewidzieć, czy zwycięstwo będzie po jej stronie. Tego, czego można było być pewnym, to fakt, że o zwycięstwie ewentualnym jednej lub drugiej strony zadecyduje głos osób niezdecydowanych, osób o nieskrystalizowanej świadomości narodowej. W Prusach, a później w Niemczech Zjednoczonych, mamy do czynienia z polityką germanizacyjną, która z jednej strony oczywiście przynosi efekty pozytywne z punktu widzenia państwa niemieckiego, ale z drugiej strony u części ludności powoduje przyspieszony rozwój samoświadomości narodowej, to znaczy poczucia odrębności od tych, którzy zmuszają do mówienia nawet modlitwy w języku niemieckim. Dużą rolę odgrywa też Kościół katolicki, który staje się w pewnym sensie nawet ostoją polskości.
plebiscyt został wyznaczony na dzień 20 marca 1921 roku, co z punktu widzenia późniejszych wydarzeń okazało się niezbyt trafnym rozwiązaniem. Przede wszystkim dlatego, że bardzo przesuwano w czasie datę plebiscytu. Jeśli uzmysłowimy sobie, że samą decyzję podjęto w traktacie wersalskim, czyli z samego końca czerwca 1919 roku, no to w pewnym zaokrągleniu można by powiedzieć, datę plebiscytu przesunięto aż o 2 lata. Długi okres czasu będzie trwała kampania, w której obie strony starają się przekonać do własnych racji mieszkańców tych terenów. Trzeba mieć także świadomość, że mieszkańcy Górnego Śląska to nie są osoby, które w większości można definiować jako mieszkańców o skrystalizowanych poglądach narodowościowych. Ważną rzeczą jest fakt, że sam Wojciech Korfanty szacował liczbę ludności, którą nazywał labilną narodowościową albo indyferentną, czyli o nieokreślonej narodowości, na mniej więcej 1/3 polskojęzycznych mieszkańców. Ulice górnośląskich miast były wręcz zasypane ulotkami, gazetami, że brodziło się w papierze, chodząc po ulicach. Gdyby się przyjrzeć treściom propagandowym, no to miały one co nieco wspólnego z sobą. Na pewno taką wspólną płaszczyzną była licytacja odnośnie samodzielności Górnego Śląska. Zarówno strona niemiecka, jak i polska dość trafnie oceniły, że z punktu widzenia mieszkańców Górnego Śląska idea autonomii, idea jakiejś formy niezależności jest bardzo popularna. Pierwszym krokiem była deklaracja niemiecka podnosząca Górny Śląsk do rangi osobnej prowincji. Im wyższy szczebel w administracji niemieckiej, tym oczywiście samodzielność większa. No a odpowiedzią strony polskiej była słynna, bo później użytkowana przez kilkanaście lat okresu międzywojennego, ustawa zawierająca statut organiczny, ustawa Sejmu Warszawskiego z 15 lipca 1920 roku. Zapisano w niej gwarancję dla województwa śląskiego, gwarancję posiadania autonomii. Jeśli dodamy do tego kolejny jeszcze krok niemiecki, czyli deklarację o przeprowadzeniu referendum na temat ewentualnego podniesienia do najwyższego szczebla w podziale administracyjnym Niemiec Górnego Śląska do rangi odrębnego kraju niemieckiego, no to widzimy, że ta rywalizacja, że ta licytacja była bardzo obfita w obietnice. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Rywalizacja plebiscytowa jeszcze bardziej zaostrzyła sytuację na Górnym Śląsku. Antagonizm narodowościowy przyczynił się do wybuchu pierwszego powstania śląskiego w sierpniu 1919 roku, zakończonego jednak porażką powstańców, którzy w obawie przed niemieckimi represjami musieli uchodzić na tereny państwa polskiego. Szczególnie trudnym okresem dla odradzającej się Rzeczypospolitej była wojna polsko-bolszewicka. W obliczu terytorialnego zagrożenia ze strony Rosji radzieckiej, władze niemieckie starały się wymusić na mocarstwach sprzymierzonych decyzję o przyznaniu Niemcom całego Górnego Śląska bez plebiscytu. W odpowiedzi na żądania niemieckie wybuchło drugie powstanie śląskie, które ostatecznie zagwarantowało, że w marcu 1921 roku o przynależności państwowej terenu plebiscytowego zadecydują mieszkańcy Śląska. Samo głosowanie odbywa się tak, jak to pierwotnie zaplanowano, właśnie w marcu 1921 roku. I co dziwne, co nietypowe, kiedy tylko ogłoszone zostają wyniki plebiscytu, obie strony, zarówno strona polska, jak i strona niemiecka, ogłaszają swoje zwycięstwo. A co jeszcze dziwniejsze, to nie jest blef jednej przegranej strony. Nie, rzeczywiście obie strony są przekonane o tym, że wyniki plebiscytu należy tak interpretować, iż są one zwycięskie dla każdej właśnie ze stron. Niemcy przede wszystkim opierają się na wynikach całościowych z całego okręgu plebiscytowego, no bo
Te wyniki wskazują, że większość, nieznaczną co prawda, ale jednak wyraźnie widoczną większość, bliską 60% głosów oddano za Niemca. Strona polska jednak podkreśla, że zgodnie z regulaminem plebiscytowym to nie ogólny wynik miał decydować o granicy na terenie plebiscytowym, ale wyniki uzyskiwane w skali poszczególnych gmin. Wyobrażano sobie, przyszłość pokazała, że bardzo naiwnie, że to będzie decydujące kryterium. Krótko mówiąc, że jeśli konkretna gmina zagłosuje za Niemcami, to znajdzie się po stronie niemieckiej granicy, a jeśli zagłosuje za Polską, to po polskiej stronie granicy. Miasta zagłosowały za Niemcami, gminy wiejskie za Polską. Bardzo często było więc tak, że miasto niemieckie, ale okoliczne gminy wydawały się być polskie, bo za Polską zagłosowały. Strona polska, licząc każdą gminę odrębnie, powoływała się na to, że większość gmin, zwłaszcza w tej części terenu plebiscytowego, do którego Polska rościła sobie pretensje, czyli w tej części, która odgraniczona była tak zwaną linią Korfantego, że w tej części większość gmin zagłosowała za Polską. Warto, opisując to wydarzenie, zwrócić uwagę na fakt uczestnictwa w samym plebiscycie osób, które były urodzone na tym terenie, ale nie musiały na nim mieszkać. Warto na to zwrócić uwagę, bo często gdzieś tam w opinii publicznej przywoływany jest to jako argument na rzecz tego, że Niemcy nie do końca fair rozegrali tę sprawę, ponieważ mniej więcej wedle danych, które posiadamy, bo karty do głosowania dla osób przyjezdnych miały inne oznaczenia niż dla tych, które mieszkały na terenie Górnego Śląska, więc wiemy, że Niemcy przywieźli na plebiscyt około 200 tysięcy osób, podczas gdy strona polska mniej więcej około 10 tysięcy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że tego typu regulacje zaproponowała podczas konferencji wersalskiej strona polska. To oni mieli nadzieję, że poprzez fakty udziału w plebiscycie osób urodzonych, ale nie mieszkających, uda się na przykład pozyskać dużą grupę robotników, którzy gdzieś tam w głębi Niemiec we wcześniejszym okresie mieszkali. Tak naprawdę kwestia Górnośląska była elementem większej układanki. Większej układanki, którą można nazwać co najmniej układanką europejskiego formatu, bo Francuzi, którzy utracili w wyniku I wojny światowej naturalnego sojusznika w postaci carskiej Rosji, musieli w tej części Europy odbudować czy stworzyć nowego. I dlatego też bardzo pragmatycznie podchodząc do sprawy uznawali, że kwestia poparcia dla Polski przyniesie im konkretne, korzystne rozstrzygnięcia, czyli Polska będzie taką przeciwwagą na wschodzie tworzących się powojennych Niemiec, które pozwolą utrzymać to państwo w ryzach. No z oczywistych powodów nadmierne poprawienie pozycji francuskiej nie było korzystnym dla Włoch, stąd też strona włoska raczej optowała za utrzymywaniem korzystnego dla nich rozstrzygnięcia, a zatem za w miarę dobrą sytuacją niemiecką, nie niosącą w konsekwencji takiej poprawy sytuacji polskiej. No i stąd też rzeczywiście o losach granicy faktycznie musiała zadecydować działalność militarna. Trzecie powstanie śląskie, na którego czele staje Wojciech Korfanty. Aczkolwiek powstanie, które absolutnie nie jest powstaniem w takim wymiarze XIX-wiecznym, w jakim definiujemy my, Polacy, zrywy narodowe. Trzecie powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Walki trwały 2 miesiące. Powstańcy zdołali opanować prawie cały obszar plebiscytowy, broniąc go później przed atakami niemieckimi. W międzyczasie Wojciech Korfanty, prowadząc działania dyplomatyczne, starał się wykorzystać sukcesy frontowe powstańców. Przekonał przedstawicieli mocarstw, że zaproponowany podział terenu plebiscytowego przyznający Polsce jedynie powiaty pszczyński i rybnicki nie odzwierciedla woli mieszkańców Górnego Śląska. Tym samym zryw powstańczy zadecydował o ponownym wyznaczeniu granic terenu plebiscytowego. W październiku 1921 roku obwieszczono, jaki ma być kształt przyszłej granicy. Oczywiście większość terenu plebiscytowego pozostała w granicach Niemiec, ale strona polska pozyskała tę, powiedzielibyśmy, cenniejszą, bo
lepiej uprzemysłowioną część, wschodnią część Górnego Śląska. Po polskiej stronie znalazły się Katowice, po polskiej stronie znalazła się Królewska Huta, późniejszy Chorzów, po polskiej stronie znalazły się Świętochłowice, Siemianowice, Tarnowskie Góry, no nie mówiąc oczywiście o Rybniku, o Pszczynie, bo te właściwie były pewne, że znajdą się w Polsce już nawet w tej pierwszej wersji granicy. Strona niemiecka musiała zadowolić się przede wszystkim tą częścią terenu plebiscytowego, która dziś określana jest mianem Śląska Opolskiego, a więc rolniczą częścią Śląska Górnego, no a z miast przemysłowych to przede wszystkim Gliwice, Bytom, no i Zabrze znalazły się po stronie niemieckiej. To przełożyło się zresztą na rzeczy bardzo niekorzystne dla samych mieszkańców. Po pierwsze, wiązało się to na przykład z masowymi migracjami, bo jeśli ktoś mieszkał na terenie Katowic, które teraz zostaną włączone do państwa polskiego, a identyfikował się z niemieckością, no to w konsekwencji najczęściej decydował się na przeprowadzkę w tę część, która zostaje pozostawiona w granicach Niemiec. I to jest ten jeden istotny element. No drugi, ostatecznie muszą być rozgraniczane te tereny w taki sposób często bardzo sztuczny, dzielący gospodarstwa, dzielący budynki, dzielący linie kolejowe pomiędzy dwa państwa. Bywały często takie sytuacje, możemy obserwować je na wielu ilustracjach, że podwórko należy do państwa polskiego, a sam budynek do państwa niemieckiego. Albo że gospodarstwo znajduje się w części polskiej, ale już pole tego kogoś, kto mieszka po stronie polskiej, znajduje się w części niemieckiej. Faktyczne objęcie przez oba państwa przyznanych im części Górnego Śląska nastąpiło dopiero w czerwcu 1922 roku. Stało się tak, ponieważ wcześniej Polska i Niemcy zostały zobligowane do podpisania konwencji górnośląskiej, umowy między obu państwami, która by regulowała kwestie i gospodarcze, i społeczne, i narodowościowe na podzielonym Górnym Śląsku. Kiedy obie strony podpisały konwencję genewską, można było rozpocząć prace przygotowawcze, już takie bezpośrednio poprzedzające wkroczenie wojsk polskich na polską część Górnego Śląska, wojsk niemieckich na niemiecką część Górnego Śląska, czyli fizycznego objęcia przez oba państwa byłego terenu plebiscytowego. Podzielono ten obszar, który przypadł Polsce, na strefy, które miały być kolejno przejmowane przez polską policję, urzędników, później Wojsko Polskie. To przejmowanie zaczęło się 17 czerwca tych poszczególnych stref, kiedy wkraczała policja, opuszczała policja plebiscytowa te tereny, wkraczała policja polska, w ślad za tym urzędnicy obejmujący główne urzędy i na końcu wkraczało Wojsko Polskie, które uroczyście przejmowało te tereny. Kulminacyjny moment przyłączenia terenów przyznanych Polsce nastąpił 20 czerwca 1922 roku, kiedy do Katowic wkroczyły oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego. Wzdłuż trasy przemarszu wojsk od Sosnowca do Katowic zebrały się tłumy mieszkańców Górnego Śląska. Od granicy aż do katowickiego rynku ustawiono około 30 bram triumfalnych. Ludność obrzucała wojsko kwiatami, ciesząc się z powrotu części regionu do państwa polskiego. Podobne bramy witające żołnierzy budowano na przykład na terenie ówczesnego Hindenburga, czyli dzisiejszego Zabrza, i witały one wkraczających ponownie żołnierzy niemieckich. Że o ile po stronie polskiej wielu cieszyło się bardzo z tego, że dotarła do nich upragniona Polska, o tyle po stronie, która pozostała w granicach Niemiec, równie liczna grupa cieszyła się z tego, że udało się ten teren utrzymać w granicach państwa niemieckiego. Generała Szeptyckiego w Katowicach witał ówczesny burmistrz Niemiec w języku niemieckim. Interesujące, że generał Szeptycki, odpowiadając na powitania, odpowiedział także
w języku niemieckim i było to, mnie się wydaje, bardzo naturalne ze strony generała Szepnickiego. Zresztą on w swoim przemówieniu podkreślił, że miejsce w Nowej Polsce jest dla każdego, także i dla obywateli innych narodowości, jeżeli oczywiście będą obywatelami, którzy nie będą szkodzić swojemu państwu. Zresztą dla generała Szepnickiego było to takie naturalne z innego powodu. On się wychowywał na pograniczu polsko-ukraińskim. Swoje dorosłe życie spędził w ojczyźnie swojej politycznej, tam doszedł do wszystkich stopni wojskowych, czyli w Austro-Węgrzech, więc dla niego to współżycie obywateli różnych narodowości w jednym państwie było czymś zupełnie naturalnym. Stąd mógł także i zapewnić obywateli niemieckich, że dla nich w niepodległej Polsce także miejsce będzie, jako dla pełnoprawnych obywateli. W kolejnych dniach Wojsko Polskie obejmowało pozostałe strefy przyznane Rzeczpospolitej. 23 czerwca oddziały pod dowództwem generała Kazimierza Choroszkiewicza wkroczyły do Królewskiej Huty. 3 dni później polskie wojsko zajęło 3. strefę obejmującą Piekary, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Lipiny i Chropaczów. 4. strefę, na którą składały się tereny powiatu pszczyńskiego, polscy żołnierze zajęli 29 czerwca. Ważny moment w trakcie obejmowania jurysdykcji nad terenami Górnego Śląska nastąpił 3 lipca. Tego dnia przed Rybnickim Ratuszem dokonano uroczystego podpisania protokołu dotyczącego przejęcia przez Polskę obszarów górnośląskich przyznanych jej na podstawie Traktatu Wersalskiego i decyzji mocarstw sprzymierzonych z 20 października 1921 roku. Zwieńczeniem procesu przyłączania poszczególnych części Górnego Śląska przyznanych wcześniej po plebiscycie Polsce do państwa polskiego była uroczystość, która odbyła się 16 lipca 1922 roku w Katowicach. Specjalnym pociągiem z Warszawy przybyły władze polskie na czele z ministrem spraw wewnętrznych Antonim Kamieńskim jako reprezentantem naczelnika państwa. Główna część tej uroczystości odbyła się na boisku miejskim koło Parku Kościuszki w Katowicach. Najpierw miała miejsce msza polowa, po której nastąpiło uroczyste podpisanie aktu połączenia Górnego Śląska z Polską. Pod koniec 22 roku po raz właściwie jedyny oficjalnie na terenie Górnego Śląska pojawia się Józef Piłsudski. Jego wizyta w Katowicach, jego przemówienie, w którym wydaje się, że dość dobrze odczytywał sam Górny Śląsk, bo często przypinał mu się też taką, kolokwialnie mówiąc, łatkę osoby, która nie rozumiała Górnego Śląska. Ówczesne wystąpienie, ówczesne spotkania, także z reprezentantami mniejszości niemieckiej, wydają się świadczyć o tym, że jednak rozumiał, jak znaczącym terenem był Górny Śląsk i jak ważnym dla Polski było przyłączenie części tego regionu do odradzającej się niepodległej. Jeżeli założymy, że dla odradzającej się Rzeczpospolitej Bałtyk był okiem na świat, Warszawa była sercem, to potrzebne były temu państwu płuca, które pozwolą mu normalnie funkcjonować. Taki charakter w moim przekonaniu miał polski Górny Śląsk, czyli przyłączona w wyniku powstań i plebiscytu część tego regionu.